Witam serdecznie wszystkich Państwa po drugiej stronie ekranu. Minęła godzina 14, więc myślę, że najwyższa pora zacząć już naszą dzisiejszą prezentację. Nazywam się Justyna Gąska i w firmie MAT Usługi Informatyczne jestem odpowiedzialna za wszelkiego rodzaju programy używane do projektowania instalacji budowlanych. Nasze dzisiejsze webinarium ma na celu przedstawienie Państwu takiej podstawowej funkcjonalności zarówno programu Autodesk Revit MEP jako takiego, jako indywidualnego programu, w kontrze do zastosowania nakładki MagiCAD do projektowania instalacji budowlanych właśnie w programie Autodesk Revit MEP 2013. Takim dodatkowym wsparciem, dodatkowymi elementami, które dzisiaj też również zaprezentujemy, będą nasze autorskie nakładki z pakietu MAT Suite, właściwie MAT MEP, które działają właśnie również jako nakładki na program Autodesk Revit MEP 2013. A więc zaczynajmy. W programie Revit mam już tutaj wstępnie przygotowany plik, w którym mamy już architekturę. Zostały tu przeprowadzone obliczenia zysków strat ciepła. I pierwsza część mojej prezentacji zostanie poświęcona temu, w jaki sposób modelujemy instalację w programie Autodesk Revit MEP, bez użycia jakiejkolwiek z nakładek. W tym celu skupię się na początek na instalacjach wentylacyjnych. I przejdę sobie na rzut sufitu wentylacji po to, aby móc najpierw wstawić elementy typu terminale wentylacyjne. Wygląda to właśnie w ten sposób. Wybieram sobie na zakładki systemy narzędzie terminale wentylacyjne i spośród dostępnych tutaj w programie, które mam wstępnie już zaczytane razem z szablonem, wybieram element, który najbardziej odpowiada moim potrzebom, prawda? Standardowo w Revicie mamy dwa typy rodzin. Rodziny, które mogą być wstawiane w dowolnym miejscu w projekcie, niezależnie od architektury, czyli na przykład element właśnie tego typu, który teraz najpierw wybiorę. Muszę mu zadecydować o wysokości wstawienia tego elementu do projektu. Z racji tego, że na tej wysokości znajdują się moje sufity, to tak mniej więcej ten element wstawię. A także już zanim wstawię ten element, chcę określić, jaki ma być przepływ dla tego elementu. Powiedzmy, będzie to taki przepływ. Na początek wstawię sobie tutaj w pewnej dowolnej lokalizacji te nawiwniki. A następnie oczywiście po ich wstawieniu dokonam jeszcze tutaj pewnej takiej kosmetycznej poprawki, mianowicie ich przyrównanie do linii sufitu. Proszę pamiętać, że dzisiejsza nasza prezentacja nie ma na celu pokazanie idealnie tego, jak wygląda proces projektowy, a jedynie pewnego rodzaju określić sposób, w jaki można wykorzystać narzędzie takim, jakim jest Revit MEP oraz jakim narzędziem jest nakładka MagiCAD. Dlatego bardzo proszę, jakby tutaj sprawdzanie dokładnie tego, w jaki sposób wygląda moja instalacja. Dobrze, mam ją w ten sposób tutaj w nawiwniki wstępnie zamodelowane. Dla porównania pokażę Państwu również, jak wyglądają elementy osadzone, czyli praktycznie w ten sam sposób wyglądające, ponieważ mające niemalże tą samą geometrię. Niemniej jednak są to takie elementy, które wymagają trójwymiarowej architektury, czyli w momencie, jeśli nie posiadam trójwymiarowego modelu architektonicznego wykonanego w programie Revit, niestety nie jest możliwe ich tutaj użycie, prawda? Musiałabym sobie sama zamodelować taką architekturę. W tym momencie mniej więcej tutaj w podobny sposób umieszczam te elementy w linii sufitu. Tu powiedzmy chodzi tylko o to, aby mniej więcej one się znalazły we właściwym miejscu. I proszę zwrócić uwagę, ja tym elementom nie musiałam zadawać właściwej wysokości. Ta wysokość została automatycznie odczytana z tego elementu, do którego został jakby doczepiony nasz nawiewnik. Jeśli ja teraz sobie jeszcze te wszystkie elementy zaznaczę, to mam możliwość tutaj zadania im właściwej ilości przepływającego powietrza.
Oczywiście mam włączoną opcję pokazywania rozłączeń, z tego też tytułu właśnie te znaki ostrzegawcze. Aby Państwu szybciutko pokazać różnicę pomiędzy tymi elementami, szybki przekrój. Przechodzimy na ten przekrój. Elementy znajdują się tu w suficie, są takie niestety cieniutkie, więc niewiele tutaj będzie widać. Jeśli teraz w tym momencie ten sufit podniosę o jakąkolwiek tutaj wartość, elementy niedoczepiane do sufitu niestety pozostają na naszym starym miejscu. Natomiast jeśli w podobny sposób wykonam operację podniesienia bądź też opuszczenia naszego sufitu podwieszanego dla elementów, które były osadzone bezpośrednio w suficie, no to proszę zobaczyć, bardzo ładnie te elementy podążyły za naszym sufitem podwieszanym. Dobrze, wstawienie elementów typu terminale wentylacyjne to pierwszy klucz do sukcesu. Następnie wracam do zwykłego rzutu związanego z wentylacją. I kolejnym moim krokiem będzie wstawienie tutaj urządzenia mechanicznego, z którym powiedzmy mogłabym te elementy przyłączyć. I standardowo wygląda to tak, że wybieram sobie zakładki systemy, narzędzie, urządzenie mechaniczne. Powiedzmy, że standardowo wybiorę sobie jednostkę VAV. Zadam jej oczywiście odpowiednią wysokość, na której ma być posadowiona. Następnie już w odpowiednim miejscu zorientuję ją tak, aby połączenie z nawiewnikami było możliwe i umieszczam ten element tutaj na naszym rysunku. Sprawa jest bardzo prosta, tak wygląda wstawienie elementów. Później mogę sobie te elementy automatycznie połączyć tutaj w pewien system. Jest to powietrze nawiewane. Nazwiemy sobie ten system nawiew 2, z racji tego, że znajduje się na drugim piętrze. W ten sposób. Otworzę sobie go w edytorze, gdyż mam zamiar do tego systemu dodać kolejne elementy. Jednocześnie dobiorę sobie tutaj nasze urządzenie do tego systemu, aby program wiedział, że wszystkie te elementy wchodzą w skład jednego systemu i zakończam edycję. W Revicie mamy też takie ustawienie, że włączając elementy do systemu, automatycznie nadpisujemy ich sposób wyświetlania. Bardzo proste porównanie na naszym rzucie. Nawiewniki znajdujące się w prawej części budynku nie są przypisane na chwilę obecną do żadnego konkretnego systemu. Mają wprowadzony pewien system tylko domyślny. Natomiast te, które przed chwilą przypisałam do systemu, przez przypisanie już należą do konkretnego systemu, dzięki czemu zadziałało na nie ustawienie nadpisujące widoczność w danym widoku, a więc mamy zaaplikowany pewien sposób wyświetlania, czyli w tym przypadku kolor niebieski dla systemu nawiewnego. W tym momencie oczywiście Revit pozwala nam na użycie takiego automatycznego narzędzia generowania układu. Jest to narzędzie bardzo proste, ponieważ wiadomo, jest to pewnego rodzaju automat, który tutaj działa. Dlatego też do celów naszej prezentacji lepiej będzie, jeśli operację trasowania wykonamy ręcznie. Można wykonać je w taki sposób, że z narzędzia systemy wybieramy konkretny narzędziem kanał i ustawiamy, jaki to ma być kanał, a możemy rozpocząć rysowanie tutaj od naszego urządzenia, od konkretnego jego przyłącza, prawda, które idzie w stronę naszych nawiewników. I z racji tego, że jest to kanał prostokątny, takie mamy przyłącze w tej jednostce VAV, ja od razu mówię, o nie, jesteśmy tutaj już w tym miejscu. Bardzo bym chciała, żeby tutaj nasza instalacja była trasowana kanałem okrągłym, gdzie preferowanym typem połączeń są trójniki. 315, powiedzmy, że jest to ta średnica, która na początek wydaje się być całkiem sensowna. Dojdziemy sobie tutaj do pewnego momentu, gdzie dajmy na to, jest to ten najdalszy odcinek, do którego byśmy chcieli móc dojść, może troszeczkę się cofniemy. Wykonam tutaj lekki, że tak powiem, skręt w stronę naszego nawiewnika. Odejście do drugiego nawiewnika. Przyłącza ostatecznie realizowane będą na zasadzie flexa, dlatego nie rysuję do końca.
Tutaj mamy przyłącze 250, pewnie będzie troszkę za duże, ale takie na razie odejścia tutaj zrealizujemy. Powiedzmy jedno z tego miejsca, drugie mniej więcej z tego miejsca i ostateczne podejście do nawiewników do kanałów połączeniem typu flex. W ten sposób uzyskujemy pewnego rodzaju kompletną instalację, która rzecz jasna na chwilę obecną jest tylko, prawda, połączona. Natomiast nie mamy tutaj pewności, że, owszem, mamy pewność, że nie jest właściwie dobrana wielkość kanałów. Bardzo proste sprawdzenie. Zaznaczenie prostego odcinka kanału powoduje, że w jego oknie właściwości pojawiają nam się właśnie takie parametry jak ilość przepływającego powietrza, a także w związku z tym, że mamy konkretną tutaj średnicę, widzimy również, jaka jest prędkość tam przepływającego powietrza. No niestety tutaj okazuje się, że ta prędkość jest tak znikoma, że prawdopodobnie żadne powietrze tędy by nam nie przepłynęło. Dlatego też uruchomimy komendę wymiarowania naszej instalacji. Zaznaczymy sobie nasz cały system i zwymiarujemy go. Tu pojawia nam się okno wymiarowania. Powiedzmy na prędkość 4 metry na sekundę, bo tu już mówimy, jesteśmy w pomieszczeniu, chcemy, aby nie bardzo nam tutaj ta instalacja szumiała nad głową. Mówimy OK i program automatycznie dobrał nam mniejsze średnice, dzięki czemu ta prędkość powietrza tutaj wynosi niespełna 3 metry na sekundę, a w tym odcinku końcowym instalacji, gdzie mamy sumowany przepływ 800 metrów sześciennych na godzinę, to 2,85. Dokładnie taka jest wartość. Rzecz jasna, w tym momencie mamy jak najbardziej również możliwość wstawienia akcesoriów wentylacyjnych. Niestety nie mam tutaj w tym szablonie odczytanych, więc tu już Państwu pokazuję. Właśnie tak wygląda praca w Revicie. Jeżeli czegoś nam brakuje, to program zabiera nas, rzecz jasna, do katalogu elementów bibliotecznych rodziny Revitowych, tych dostępnych razem z programem. Akurat mamy polską bibliotekę, więc to sympatycznie, bo widać to wszystko w języku polskim. Więc idziemy do kanału, idziemy do akcesorii. I tutaj niestety wkradł się nam mały błąd tłumaczenia, mianowicie niestety przepustnic szukamy pod tłumikami i tutaj właściwie wszystko nazywa się tłumikami, ale proszę mi wierzyć, że ten tłumik równoważący, okrągły, to zdecydowanie przepustnica. W tym momencie zaczytaliśmy sobie ten element do naszego projektu. Element ten ma taką właściwość, że wstawia się nam tutaj bezpośrednio na kanał, jeśli tylko ten kanał sobie tutaj odczyta. Powinien się nam właściwie zorientować, jeśli by sobie ten kanał odczytał. Już momencik, sprawdzimy, czy w ten sposób to się zadzieje. Niestety zdarza się czasem i tak, tak jak zresztą to bardzo ładnie na teraz widać na tej naszej prezentacji, że element ten nie chce mi się wczytać prawidłowo do naszego kanału. I kolejne próby podejmowane tutaj przeze mnie niestety sczezły na niczym. To niestety bardzo mnie martwi, dlatego że bardzo chciałabym Państwu pokazać, jak możliwe jest po prostu wstawienie takiego elementu na kanał. Właściwie chcemy go dokładnie o 90 stopni obrócić. Może taka operacja zadziała. Tu bym musiała sobie, mając kanały na wysokości 2800, musiałabym sobie ten element również na 2800 wstawić. A następnie musiałabym dobrać jego właściwą średnicę, ponieważ tutaj mówimy o 160. Tutaj też musiałabym zmienić na 160. I w tym momencie, przepraszam, troszkę nie dociągnęłam, próbować ten element gdzieś tu wstawić. Niestety w tym momencie muszę ten kanał rozrywać. I w ten sposób, niestety dzisiaj udało mi się to tylko ręcznie, dlatego że, no, jak widać, przekorność losu sprawia, że zazwyczaj, kiedy się testuje, wszystko działa, a kiedy nagle zaczyna się prezentacja na żywo, przestaje działać. Niemniej jednak procedura wstawiania przepustnicy wygląda mniej więcej właśnie w ten sposób. Jeśli się udaje, i wtedy jest fantastycznie, ponieważ jest znacznie łatwiej. No tutaj ona nam się znowu nie zaczyta, jest,
jest dzisiaj uparta, ale tak to właśnie wygląda. Nowością w wersji 2013 jest możliwość wykonania teraz już na tej, powiedzmy w ten sposób przeprowadzonej, tutaj zamodelowanej instalacji, wygenerowania raportu z utraty ciśnienia w kanale. Najprościej rzecz ujmując, po prostu raportu strat ciśnienia. Ponieważ to jest jedyny system, w który sobie połączyliśmy tutaj te elementy, jest jedynym systemem do wyboru. Powiedzmy, że jest to ta ilość elementów, które nas interesują, aby wstawić do takiego zestawienia. Program pyta nas się tutaj o nazwę pliku, w którym chcemy sobie te straty ciśnienia zapisać i w tym momencie już za chwilkę zostanie taki plik wygenerowany. Mniej więcej wygląda w taki sposób. Cała nasza instalacja została podzielona na kolejne, jakby tutaj proszę się słowem przekrój nie przyjmować, chodzi o kolejne segmenty, w których skład wchodzą tego typu elementy. I mamy zestawione, prawda, jaki jest przepływ, jaka jest wielkość, prędkość powietrza w tym odcinku i jakie mamy tutaj generalne utraty, tak, straty ciśnienia w tej instalacji. Z racji tego, że została wstawiona ta przepustnica, która ma tam bardzo wysokie, nie sprawdziłam tego parametru, ta przepustnica ma tam straty zadane na niej rzędu 200 właśnie 40 chyba 8 paskali, dlatego też stąd ta właśnie łączna utrata ciśnienia na tej instalacji aż tak duża. Następnie tutaj ten raport generuje, prawda, szczegółowe informacje dla prostych odcinków, jakie tutaj mamy straty oraz na wszystkich naszych kształtkach, które tutaj mamy po drodze. Tutaj bardzo ładnie widać właśnie naszą przepustnicę. Jest to wartość oczywiście znacząco zawyżona, ale w momencie, kiedy tutaj zadalibyśmy sobie jakąś właściwą wartość wynikającą na przykład z obliczeń przeprowadzonych wcześniej na tej instalacji, bez takiej przepustnicy, no wiadomo, wyglądałoby to zupełnie inaczej. Niemniej jednak warte Państwa uwagi, rzecz jasna, przepustnice jak najbardziej są tutaj uwzględniane w naszych obliczeniach. I mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o czysty Autodesk Revit MEB. W momencie, gdybyśmy chcieli jeszcze dla tego systemu przeprowadzić analizę hałasu, jaki to urządzenie generuje do naszych pomieszczeń, dlatego że tutaj no, sami Państwo widzicie ta droga, odległość pomiędzy urządzeniem mechanicznym a nawiewnikiem w najbliższym pomieszczeniu jest dosyć krótka. W tym celu niestety nie użyjemy żadnego z narzędzi, które są dostępne z poziomu czystego Revita. W tym celu może nam pomóc nakładka autorska firmy MAT do analizy dźwięku. Ta nakładka działa w bardzo prosty sposób. Ponieważ jeśli tylko mamy właściwie wykonane połączenia na tej trasie tutaj między urządzeniem mechanicznym a terminalem, wystarczy wskazać jedynie nawiewnik, na którym chcemy dokonać obliczeń, a program sam znajdzie właśnie naszą trasę, czyli wszystkie elementy znajdujące się na drodze do urządzenia. Klikając opcję przelicz, oczywiście uzyskujemy tutaj tabelkę, w której niezbędne jest wprowadzenie danych dla naszego źródła oraz dla naszego terminala wentylacyjnego. Proszę moje dzisiejsze dane oczywiście traktować tylko i wyłącznie jako bardzo orientacyjne, w tym celu, aby Państwo po prostu zobaczyli mniej więcej sposób, w jaki należy postępować. To nie są żadne oczywiście urządzenia producenckie w dzisiejszej prezentacji. Oczywiście, gdybym takimi danymi od producenta dysponowała, mogłabym je tutaj uzupełnić. I w ten sposób program przelicza nam poziom mocy akustycznej w poszczególnych oktawach, a także ostateczny właśnie poziom dźwięku na tym końcowym elemencie. Proszę pamiętać oczywiście, że tutaj te obliczenia nie uwzględniają tego, w jakim pomieszczeniu takie urządzenie się znajduje, prawda? Tutaj Revit nie ma możliwości jakby zadania sobie tutaj takich parametrów, więc w ten mniej więcej sposób jestem w stanie zadecydować, czy ten poziom hałasu, poziom dźwięku jest dla mnie satysfakcjonujący, czy też gdzieś tutaj na instalacji pomiędzy naszym elementem terminalem a urządzeniem mechanicznym niezbędne jest wstawienie tłumika bądź okładziny.
W ten sposób działa nasza nakładka tutaj wspierająca funkcjonalność podstawową Autodesk Revit MEP. Natomiast przeniesiemy się piętro wyżej i na podobnym, że tak powiem, przykładzie spróbuję Państwu pokazać zasadę działania nakładki MagicCAD. Wykonam prawdopodobnie bardzo podobną procedurę, bardzo podobną drogę, ale właśnie przy użyciu nakładki MagicCAD. Najważniejszą rzeczą przy użyciu nakładki MagicCAD jest posiadanie właściwego, odpowiednio skonfigurowanego tak zwanego datasetu. Tak samo jak w przypadku właśnie czystego Revita, bardzo ważne posiadanie jest odpowiedniego szablonu, który nam umożliwia rozpoczęcie prawie że natychmiastowe pracy, bez konieczności zaczytywania później po drodze elementów, bez konieczności tworzenia pewnych też elementów. Tak samo dataset dla nakładki MagicCAD pozwala nam na to, aby mieć już, że tak powiem, pod ręką automatycznie do użycia pewną liczbę elementów bibliotecznych i kwestie pewnych ustawień. Bardzo szybciutko spójrzmy na to, jak taki dataset wygląda. Na przykład ustawienia dotyczące tego, jakie ewentualnie systemy nas interesują, prawda, w jakie systemy będziemy spinać nasze instalacje, jakiego typu kanały będziemy też używać przy generowaniu połączeń między elementami wentylacyjnymi, jak również metody wymiarowania. Proszę zobaczyć, że w przeciwieństwie do metody wymiarowania dostępnych w czystym Autodesk Revit MEP, chociażby jeśli chodzi o kryterium prędkości, w nakładce MagicCAD wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy możliwość pewnego sterowania średnicą i prędkością. Czyli w zależności od tego, jaką mamy ilość przepływającego powietrza, możemy tutaj lekko już zawyżać tą prędkość dla większych średnic. Rzecz jasna, jest to całkowicie edytowalne, to kryterium wymiarowania. I można sobie tutaj oczywiście dodawać kolejne kryteria, troszeczkę tutaj jeszcze powiedzmy coś zawężyć, coś zmienić, usunąć, dodać troszeczkę inaczej i tak dalej, i tak dalej. I to, o czym również wspomniałam, mianowicie baza elementów bibliotecznych, która jest również do wybrania w datasecie. Jest to o tyle ważne, że aby nie być gołosłowna, już od razu Państwu pokazuję, w jaki sposób wygląda dodawanie ewentualnie nowego elementu. Proszę pamiętać, że w tym momencie przechodzimy do bazy elementów bibliotecznych MagicCAD poprzez urządzenia typu terminale wentylacyjne. Tu niestety mam mały problem, dlatego że znajdujemy się w nieco innym. Działam pomiędzy dwoma ekranami i tutaj niestety nie widać tych przycisków końcowych, ale to powiedzmy zaczytamy sobie na koniec, nie ma problemu. Proszę pamiętać, że do bazy elementów bibliotecznych przechodzimy przez narzędzie terminal wentylacyjny nawiewnik, dlatego też tutaj ta baza, którą automatycznie mamy dostępną, oczywiście obejmuje tylko te elementy. Na przykład wchodząc, dajmy na to, pod TROX, tu pod bazę elementów bibliotecznych nawiewnych i nawiewniki sufitowe. Oczywiście mowa tylko i wyłącznie o nawiewnikach, prawda? Czyli wszelkiego rodzaju elementy właśnie nawiewne. Dopiero przechodząc przez dataset inną komendą mamy dostęp do innych, więc to jest automatyczne filtrowanie już elementów. I jeśli jakiś element tutaj z tych nas interesuje, mamy jego cały typoszereg. Oczywiście diagram strat ciśnienia w zależności od prędkości, informację taką bardzo ogólną i możliwość jak najbardziej zaczytania czy to tego wybranego jednego elementu, czy całego typu szeregu. Ja teraz muszę sobie tutaj przenieść, wybieram zaczytanie całego typu szeregu. To już mi się pojawia, prawda? Oczywiście obowiązkowo przy zaczytaniu tego elementu konieczność wyboru strzałki wypływu powietrza. Posługując się tą nomenklaturą, którą tutaj powiedzmy zastosowałam, ostatni z nawiewników, który mam tutaj użyty to N7, dlatego kolejny wpiszemy sobie tutaj N8.
Powiedzmy, że tutaj zmieniać tego nie będę. Tu tylko sobie troszeczkę skrócę tą nazwę i w ten sposób zaczytuję sobie produkt do naszego tutaj tak zwanego datasetu. W tym miejscu już się znajduje. Oczywiście tutaj mamy spolszczoną nazwę tych wszystkich elementów. Tutaj, ponieważ nie podmieniłam jej w żaden sposób, ona w ten sposób się nam tutaj zaczytuje. W każdym momencie mogę tutaj wrócić i podmienić tą właściwość. Na chwilę obecną nie ma to dla nas większego znaczenia. Dokładnie w taki sam sposób mam możliwość zaczytywania właśnie innych elementów, typu na przykład tutaj czerpnie, typu elementy regulacyjne dla instalacji wentylacyjnej, klapy przeciwpożarowe, belki chłodzące, wentylatory. I dokładnie w taki sam sposób mamy skonstruowany dataset dla części rurowej, kanalizacyjnej, dlatego że tutaj jakby osobną częścią wewnątrz datasetu MagicAda jest część rurowa typu właśnie instalacje grzewcze, chłodnicze, instalacje wodne i instalacje tryskaczowe, a osobną są kwestią instalacje kanalizacyjne. Mamy tak samo analogiczny sposób dane dotyczące tej części tej elektrycznej. I nowość w wersji właśnie MagicAd 2012.11 to provision for voids, a mianowicie otworowanie. Zedytujmy sobie te ustawienia, dlatego że w nowym oknie dialogowym będzie zdecydowanie łatwiej zobaczyć, co tak naprawdę, jak to, w jaki sposób to tutaj działa. Mianowicie nasze ustawienie, że jeżeli przechodzimy przez jakiś element architektoniczny bądź konstrukcyjny, elementem prostokątnym typu kanał, jaka ma być tutaj odległość w poziomie, jaka odległość w pionie, jeśli jest to element okrągły, również tutaj jaka ma być wielkość tego otworowania, jeśli mamy minimalny odstęp pomiędzy otworami, jaki musi być zachowany, ponieważ jeśli jest mniejszy, wtedy będzie wycinany jeden otwór wspólny. I czy są jakieś tutaj, prawda, wytyczne dla tego otworowania, czy ma powstać, czy ono ma nie powstać dla jakiejś średnicy. Więc w ten sposób mniej więcej tutaj działa dataset. Jest to, można to faktycznie przyrównać do prawidłowo skonstruowanego szablonu dla samego programu Revit MEP. Więc w tym momencie, żeby móc rozpocząć pracę już przy użyciu nakładki MagicAd, wybieram sobie z zakładki MagicAd Ventilation narzędzie Device, czyli nasze urządzenie typu właśnie terminal wentylacyjny. I proszę zobaczyć, tak samo jak było w datasecie, tak samo i tutaj teraz w naszym oknie dialogowym. Mamy dokładnie te dostępne elementy, które zostały przez nas zaczytane do datasetu. Ja już tutaj na przykład wybiorę sobie ten element, który sobie tutaj przy Państwu zaczytałam. Zadam mu prędkość, ilość przepływającego powietrza w metrach sześciennych na godzinę 200. I jestem bardzo ciekawa, którą właściwie wielkość mam dobrać, dlatego że no, przy zaczytywaniu elementu rewitowego właściwie no, musiałam mieć tą świadomość, że wybierając ilość powietrza 200 metrów sześciennych na godzinę, wybieram taką i taką wielkość i jest to dobra wielkość, że prędkość wypływu powietrza z takiego elementu nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm przyjętych w projektowaniu. Ja tutaj mogę spojrzeć na właściwości naszego elementu. A proszę zobaczyć, mamy cały jego typoszereg, tak jak sobie go zaczytałam. I informacje o punkcie pracy. W tym momencie podmieniając tutaj jakby kolejne te elementy z typoszeregu, widzę, gdzie mniej więcej się znajduje. No tutaj wiadomo, jest to już zbyt duży element. Ten pierwszy mamy troszkę za duże te straty. Przy drugim chyba jest to akceptowalna wartość, dlatego że przy trzecim tutaj jesteśmy już bardzo nisko, więc powiedzmy decyduje się na tą wielkość. Więc tu już w tym miejscu jest ta przewaga, prawda, MagicAda nad czystym Revitem. Nie mówiąc o tym, że no tutaj wiadomo, ta prezentacja graficzna jest łatwa do podejrzenia. To już przy właściwie samym wybieraniu tego elementu mogłam takiego podglądu dokonać. Tu mogę zobaczyć mniej więcej, jaka to jest wielkość. Mówię, ta wielkość jest w porządku. Wybierz, ona się mi tutaj automatycznie podmienia, więc mówię w porządku, ten element wybieram. W tym momencie ten element jest pobierany z bazy danych firmy Progman na ich serwerze, dlatego że wszystkie elementy biblioteczne nie są dostępne, jakby MagicAdowe, dostępne automatycznie z dysku, tak jak bazy elementów bibliotecznych rewitowych, które się instalują od razu nam na dysku.
tylko pobierane są z serwera. Ma to swoją o tyle dobrą stronę, że w momencie, kiedy pojawiają się nowe elementy biblioteczne, macie Państwo od razu do nich możliwość jak najbardziej dostępu. Nie mówiąc o tym, że jeżeli jakaś baza się zmieni i cokolwiek tam ulegnie modyfikacji, zaczytując sobie taki element z serwera, zawsze macie Państwo aktualną bazę elementów bibliotecznych. Po zaczytaniu tego elementu pojawia się nasze drugie okno dialogowe, które nas prosi o jakby przyporządkowanie i właściwe umieszczenie tego elementu na już na rysunku. Pierwsza rzecz to oczywiście prawidłowe przypisanie do właściwego systemu, a następnie tutaj dużo większa liczba informacji na temat wysokości posadowienia naszego elementu. Z racji tego, że ja wiem, że nasz sufit podwieszony znajduje się na wysokości 2,5 metra, to taką tutaj wysokość sobie tutaj wpiszę. Mogłabym równie dobrze przyrównać tą wysokość i wybrać nasz sufit, aby nie musieć tego kontrolować. Mogę zadecydować o pojawieniu się tutaj strzałek wypływu powietrza pod różnym kątem, który ode mnie zależy. I tutaj również nowość w wersji 2012.11 nakładki MagiCAD, typ instalacji, po prostu ja decyduję, w którym miejscu znajduje się element, albo od razu instalowanie tego elementu na rysunku szykiem po jakiejś powierzchni bądź po ścieżce. Powiedzmy, że ten nasz normalny tryb wstawienia elementów jest dla mnie na razie najwygodniejszy. I mniej więcej w ten sposób tutaj sobie te elementy również wstawię. Tutaj za chwileczkę one staną się widoczne. Proszę o chwilę cierpliwości. Niestety tutaj mamy taką sytuację, że przy wstawianiu te elementy nieco nam troszeczkę znikają, znaczy nie pojawiają się przy wstawianiu, ale to tutaj nie jest jakimś strasznym problemem, bo wyjście natychmiast z tej komendy sprawia, że ten element się już nam pojawia. Tu sobie go dobrze zorientujemy. I w ten sposób uzyskujemy jakby ten sam efekt, który otrzymaliśmy korzystając ze zwykłych narzędzi Revitowych, z tą jednak różnicą, że tutaj wiedząc, że mamy taki przepływ, jaki mamy, mamy właściwie dobraną wielkość naszego nawiewnika i że to projektowo jest jak najbardziej nie dość, że wykonalne, to jeszcze właściwe. Wracamy na widok rzutu, gdyż to tutaj będziemy modelować naszą instalację. Aby móc zamodelować instalację, a następnie wykonać również obliczenia w nakładce MagiCAD, niezbędne jest używanie elementów bibliotecznych MagiCAD, gdyż to one zapociągają za sobą automatycznie również pewną bazę danych producenckich właśnie do wykonania takich obliczeń. A więc użycie gdzieś na instalacji, w której użyte są elementy firmy MagiCAD, czy właściwie produktu MagiCAD, jakiegokolwiek innego elementu pochodzącego po prostu z programu Revit, ciągnie za sobą taką konsekwencję, że niestety ten element nie będzie nam uczestniczył w obliczeniach. Ale z racji tego, że posiadamy nakładkę, zaczytamy sobie typ kanału, którym chcemy tą instalację poprowadzić. Na przykład możemy tą instalację poprowadzić kanałem okrągłym firmy Lindab, gdzie preferowanym typem połączenia będzie również trójnik. W tym momencie ten typ kanałów jest pobierany do naszego projektu i w naszym projekcie tworzony. Jeszcze chwilka. Jest tutaj kilka co najmniej kształtek, które w międzyczasie nam się tutaj pobierają, dlatego że automatycznie razem z odcinkami prostymi oczywiście wszystkie kształtki typu kolanka, trójniki, czwórniki, zaślepki, redukcje są automatycznie pobierane. I właściwie w tym momencie można powiedzieć, że kończy się zadanie nakładki MagiCAD. W tym momencie przechodzimy do zwykłych narzędzi modelowania instalacji w programie Revit. Ja jeszcze tylko, żeby być zapobiegliwa, od razu zaczytam sobie również kanały typu Flex, po to, żeby nie musieć tego wykonywać nieco później, kiedy już ukończę rysowanie tych, powiedzmy, sztywnych odcinków. I zaraz będziemy mogli sobie tą instalację zamodelować przy użyciu narzędzi MagiCAD. W tym momencie tak, przechodzimy do zakładki systemy, wybieramy narzędzie kanał.
I proszę zobaczyć, że jeśli chodzi o kanały okrągłe, utworzył nam się nowy typ kanałów, LINDAP okrągły save. Tak sobie go nazwałam w datasecie, więc tak on tutaj występuje. Tutaj również podejmuję decyzję o wyborze jakiejś tam średnicy, którą chcę, powiedzmy, rysować. Z racji tego, że tą naszą pierwszą rysowałam mniej więcej z taką średnicą, tak i tutaj mniej więcej zastosujemy te same wartości. I mniej więcej zaczniemy sobie rysować ten element z tego samego punktu. Jak widzicie Państwo, no rysowanie tutaj nie ma nic magicznego, że tak powiem. Jest to dokładnie taki sam styl rysowania, jaki nam wcześniej też, jakim się te same narzędzia, którymi się posługiwaliśmy, rysując zwykłym rewitowym elementem, to z tą różnicą tylko, że nazywa się nieco inaczej. Tutaj zasada działania jest dokładnie taka sama. Tak samo teraz tutaj dokonamy, zanim jednak tutaj się upewnię, że wszystko jest w porządku, właśnie dlatego, że bardzo ważne jest, żeby nam się te wszystkie elementy, które rysujemy, znajdowały w tym samym typie systemu, ponieważ w tym samym typie systemu mamy tutaj nasze nawiewniki. I teraz z nawiewników tym samym dokładnie sposobem narysujemy połączenie flexem do kanałów sztywnych. Oczywiście najpierw upewniwszy się, że wybieramy właściwy kanał elastyczny firmy MagicAd, czy z nakładki MagicAd, z bazy elementów MagicAd. W ten sposób właściwie mogę Państwu w jakimś tam stopniu udowodnić, że nakładka MagicAd na Revit ma tą znaczącą przewagę nad nakładką MagicAd na AutoCAD, że tutaj nie trzeba dwa razy uczyć się obsługi jakiegoś programu. Wystarczy tutaj już raz nauczyć się, w jaki sposób wykorzystywać narzędzia dostępne w programie tym bazowym, czyli w programie Autodesk Revit MEP, a następnie po prostu tylko zaledwie kilka tutaj, prawda, kliknięć, kilka komend, którymi właściwie zaczytujemy te elementy, aniżeli tak naprawdę tutaj w jakiś szczególny sposób je modelujemy. To, co teraz jeszcze zrobimy od razu, zanim sobie zwymiarujemy tą, chociaż najpierw sobie zwymiarujemy tą naszą instalację, dlatego że program MagicAd sam w sobie, tutaj niestety nas program nie posłuchał i nie umieścił tego kanału na właściwej wysokości, ale już go mamy, sam w sobie tutaj nie oblicza takich tutaj właśnie tych danych automatycznie. To, co tutaj mamy, to jest ten przepływ, który oblicza się automatycznie sam z Revita. Natomiast tutaj całą mamy masę danych, które obliczą się dopiero wtedy, czy uzupełnią się dopiero wtedy, kiedy przeprowadzimy obliczenia na tych produktach, na tych elementach. Więc w tym momencie przeprowadzimy sobie wymiarowanie, no bo chcemy wiedzieć, jakie są wielkości naszych kanałów. O, przepraszam, tu właśnie mały błąd, mianowicie to, że ja sobie w datasecie utworzyłam pewien styl wymiarowania, chociażby według kryterium prędkości, to jeszcze teraz muszę to kryterium umieścić w naszym projekcie. I dopiero po przekopiowaniu tego kryterium prędkości, dajmy na to, że to jedno nam dzisiaj wystarczy, mogę takich obliczeń dokonywać w projekcie. Także tutaj, jak widzicie Państwo, po prostu ta nakładka działa na zasadzie przekopiowywania, pobierania pewnych właściwości, a następnie tak na dobrą sprawę czyste działania rewitowe. A więc obliczenia wymiarowania. Z racji tego, że mamy tylko to jedno kryterium, tutaj jakby nie mamy wyboru. No i oczywiście jaki jest zakres naszych obliczeń. Sieć nam całkowicie wystarcza, tutaj więcej nie mamy. Wybierając dowolny element tutaj z listy, uzyskuje nasze zestawienie. W taki sposób program MagicAd pokazuje nam swoje obliczenia, jakby swoje właśnie swoje osiągnięcia, w jaki sposób według niego to wygląda. Mamy tutaj bardzo fajnie graficznie, prawda, zorientowane od kanału głównego pierwsze rozgałęzienie do ostatniego nawiewnika, znaczy do pierwszego nawiewnika. Tutaj dalsza instalacja do kolejnego nawiewnika, rozgałęzienie typu właśnie trójnik jednej instalacji i do drugiej instalacji, czyli jeden nawiewnik i drugi nawiewnik. Tutaj okazuje się, że jeśli chodzi o właśnie ten nasz trójnik,
tu pewnie też trójnik i w tym miejscu również, nie ma takiego rozmiaru jakby, rozmiar nie jest dostępny. Zaraz Państwu powiem, o co chodzi. Tutaj w takim razie mówię, dobrze, dziękuję Ci za tą podpowiedź. Chodzi mianowicie o to, że każdy typ kanałów ma przynajmniej właśnie 2-3 trójniki chociażby, bądź kolanka i one mają również pewien zakres. I domyślnie wstawia się niestety ten trójnik, który ma ten zakres jakby na najmniejsze średnice. Ja sobie go podmienię tutaj na ten dla większych średnic i zaraz zobaczymy, czy podobny komunikat pojawi nam się tutaj przy tym. Proszę zobaczyć, błędy zostały jakby już tutaj wycofane, nie ma problemu, program jak najbardziej znajduje jeden, drugi i trzeci trójnik. Mamy informacje dla odcinków prostych o długości, gdybyśmy mieli zastosowaną izolację, byłaby tutaj informacja o jej grubości, przepływ. Na chwilę obecną, jeśli by się Państwo lekko krzywili na wartość litry na sekundę, to proszę wiedzieć, że jak najbardziej trwają prace adaptacyjne, aby dopasować tą wartość tutaj do jednostek, które mamy domyślnie ustawione w Revicie, czyli żeby wyświetlało się w taki sposób, jaki nas interesuje, oraz prędkość, jaką przy tym przepływie i tej wielkości osiągamy na tym elemencie. Każdy z takich zestawień, które później również generuje program nie tylko przy wymiarowaniu, ale i przy równoważeniu, jak i przy obliczeniach akustycznych, możemy skopiować do schowka, a następnie wkleić sobie do programu Excel, który rzecz jasna możemy, mniej więcej wyglądać będzie to rzecz jasna w taki sposób, czyli dokładna kopia, dokładna wersja tego, co tutaj mieliśmy. Wiadomo, jeśli nie mamy izolacji, możemy sobie taką kolumnę pominąć. Przepływ jest bardzo prosty, dodajemy kolejną kolumnę i po prostu przeliczamy razy ten współczynnik, aby osiągnąć ten wynik, który nas interesuje. Jeśli w tym momencie już się zgadzam na to, co jest tutaj obliczone, nie mamy żadnych uwag, to mówimy OK, update to model. No i w tym momencie nasza instalacja została w prawidłowy sposób zwymiarowana i dopasowana do naszego przepływu, do naszych prędkości. Więc w tym momencie mogę chcieć na przykład wstawić sobie, tak samo jak w przypadku naszej wcześniejszej piętro niżej instalacji typowo Revitowej, wstawić przepustnicę chociażby. Wybierając narzędzie komponent, domyślnie wstawiają nam się przepustnicę regulacyjne i na przykład mamy sobie taką tutaj najprostszą, najzwyklejszą przepustnicę regulacyjną. Oj, właśnie, coś się nam lekko zawiesiło. Program prosi nas o wskazanie kanału, na który chcemy taką przepustnicę wstawić, dlatego że potrzebuje wiedzieć, jaką wielkość tego elementu musi zaczytać do projektu. Jest to prosta sprawa. Dlatego, że teraz została tutaj zaczytana prawidłowa wielkość naszego elementu. I proszę zobaczyć, złośliwość rzeczy martwych sprawia, że i tutaj w tej instalacji, nie wiedzieć dlaczego, niestety te przepustnice nie chcą nam się prawidłowo zorientować ani dopasować do naszych kanałów. Właściwie chciałabym powiedzieć, że To ma miejsce tylko i wyłącznie, przepraszam, nie chcę zaznaczać drzwi. Teraz w trakcie prezentacji, ponieważ normalnie tego typu sytuacje nie miałyby miejsca. Tutaj niestety muszę wykonać, powiedzmy, tą procedurę podobnie jak w przypadku piętra niżej. Powiedzmy, ten element usuniemy, nie jest nam potrzebny. Tu muszę się tylko przypinować, żeby mieć prawidłowy typ kanału. No i mamy. Jak widzicie Państwo, nawet nam w takich prezentacjach pewne rzeczy nie wychodzą, więc jeśli Państwu się czasem zdarza, że coś się nie udaje, bardzo proszę się nie poddawać, tylko, że tak powiem, próbować dalej. Więc w tym momencie, dajmy na to, że ta jedna przepustnica na chwilę obecną nam wystarczy, mogę przeprowadzić sobie obliczenia tutaj dla zwymiarowania, zbalansowania, czyli tutaj zrównoważenia naszej instalacji.
Tutaj również dla sieci, jakby dla całych tej sieci połączeń, dlatego że powiedzmy nie mamy tutaj jakiegoś wielkiego ogromu tej instalacji. Oczywiście jakieś podstawowe ustawienia dla takich obliczeń, podstawowe wytyczne, w jaki sposób ma to zostać obliczone, z zaznaczeniem oczywiście ścieżki krytycznej. Wskazanie, dla której sieci ma zostać wykonane obliczenie. I w tym momencie tak samo jak dla wymiarowania, tak i tutaj dla naszego równoważenia uzyskujemy takie oto dane w tej samej praktycznie kolejności, prawda, czyli który element, jakiej wielkości, jakiej długości odcinek prosty, przy jakim przepływie prędkości, jakie mamy spadki. I tutaj, ponieważ dysponujemy nawiewnikami, które mają w sobie elementy regulacyjne, dlatego też tutaj mamy od razu wartość nastawy na tym elemencie. Ponieważ tutaj jest wstawiona nasza przepustnica, to tutaj na niej również mamy taką nastawę. No i widzimy, że właśnie tutaj, gdzie wstawiłam tą przepustnicę, mamy ścieżkę krytyczną, to tutaj mamy tą wartość spadku, do której musimy dopasować. Więc oczywiście możemy to zaktualizować do naszego projektu, możemy się, że tak powiem, jeszcze tutaj pobawić wstawianie przepustnic i ich ustawianie, ale powiedzmy, że to na chwilę obecną, nasze równoważenie nie jest na chwilę obecną jakby tematem przewodnim. Chodzi o przedstawienie idei działania tego programu. I tak poprzednio, jak zrobiłam to dla instalacji, która znajduje się piętro niżej, tak również i tutaj chciałabym sobie przeprowadzić obliczenia akustyczne, prawda? Specjalnie tutaj troszeczkę nadbudowałam ten nasz kanał, żeby na tym elemencie, zamiast wstawiać urządzenie, ja sobie wstawię tak zwany punkt kontrolny, punkt obliczeniowy, czyli źródło dźwięku. Wstawię sobie właśnie tu w tym miejscu, żeby mniej więcej w tym samym miejscu ono występowało. Mniej więcej wpiszemy sobie, że jest to jakiś wentylator. No i proszę tutaj również, że tak powiem, traktować te dane tylko i wyłącznie jako po prostu pewne wytyczne. Więc mamy ten nasz punkt. Rzecz jasna, te dane tutaj ewentualnie można sobie tutaj modyfikować i wykonamy sobie nasze obliczenia. Okno dialogowe wyglądające dokładnie tak samo jak w przypadku tych naszych obliczeń do równoważenia, więc nie trzeba tutaj faktycznie zbyt wiele czasu poświęcić na przyswojenie sobie tych komend. Mówię OK, wskazuję element należący do naszego systemu. No i okazuje się, że tutaj mamy przy tym elemencie prawdopodobnie brakuje pewnych danych w bazie danych, stąd też i nasz komunikat o błędzie. Niemniej jednak mamy tutaj w dokładnie taki sam sposób jak dotychczas uzyskane zestawienie kolejnych elementów wchodzących w skład naszej instalacji, gdzie tak samo właśnie nazwa, poziom, to jakie mamy długość do odcinków prostych, przepływ, prędkość oraz oczywiście dane, to ile dany element tutaj sobie tłumi na instalacji, ile ewentualnie tego hałasu, że tak powiem, generuje nam do instalacji oraz jaki mamy poziom dźwięku właśnie za tym elementem. Tak mniej więcej w tej formie prezentuje nam się to zestawienie, oczywiście w poszczególnych pasmach oktawowych i uzyskujemy tutaj dane głośności na tym końcowym elemencie. No z racji tego, że ja powiedzmy znacząco zaniżyłam hałas, jaki miałby być generowany do instalacji przez źródło, więc tutaj oczywiście te dane bardzo, bardzo niskie, no ale 20, bo 25 dB to faktycznie to szepcząc to można nawet uzyskać wyższy poziom dźwięku, no ale ponieważ powiedzmy, że mogę być zadowolona powiedzmy z tych obliczeń do celów naszej dzisiejszej prezentacji, aby po prostu mieć dane, to tutaj Państwu właśnie mogę pokazać, że na przykład ta wartość, jaką uzyskaliśmy w wyniku tych obliczeń, właśnie teraz uzupełniła się tutaj w naszym nawiewniku, natomiast tu w tym drugim jak najbardziej uzupełniła się nie tylko wartość tego, jaki jest poziom dźwięku na nim, ale również jaka jest nastawa tutaj na przepustnicy, dlatego tutaj, że w tym nawiewniku nie ma tej wartości, jest zero, gdyż tu mamy ścieżkę krytyczną, no i tak tutaj program nam to, tak nam to program tutaj zamodelował. Proszę pamiętać, że tutaj też, aby tutaj program nam prawidłowo działał, aby to wszystko przyspieszyć tak naprawdę, można już na poziomie zestawienia, przepraszam, szablonu,
posiadać odpowiednią liczbę zestawień, które są już we właściwym jakimś tam stopniu poustawiane, że tak powiem, prawda? Czyli zmodyfikowane do tego, aby wyglądały mniej więcej w taki sposób, jaki nas interesuje. Dajmy na to, że ja dopiero za chwilkę do nich przejdę, dlatego że jeszcze chciałabym Państwu pokazać taką naszą nakładkę, która bardzo fajnie umożliwia Państwu zaetykietowanie elementów typu właśnie instalacje wentylacyjne w taki sposób, jak mniej więcej tutaj na rynku polskim są Państwo do tego przyzwyczajeni. Nasza nakładka, która nazywa się dokładnie etykiety FAC, działa na zasadzie dodawania takiego parametru współdzielonego, który pozwala na numerowanie poszczególnych elementów od źródła do ostatniego elementu. Ta nakładka działa jak najbardziej również na elementy typu MagicCAD. Powiedzmy, spróbujemy sobie najpierw tą naszą zaetykietować tą naszą instalację stworzoną przy użyciu narzędzi zwykłych Revitowych. Tu sobie to wrzucimy. Czyli uruchamiam tą nakładkę. Program pozwala nam na etykietowanie bądź to wszystkich tutaj zaznaczonych elementów, bądź jeśli gdybyśmy któryś elementów nie chcieli etykietować, rzecz jasna możemy sobie tutaj wyłączyć z etykietowania. I jak najbardziej istnieje możliwość zaczytania swoich własnych etykiet, gdyby ktoś z Państwa taką tutaj ochotę wykazał. I ja bym chciała, żeby na chwilę obecną nakładka zanumerowała nam tylko i wyłącznie samym numerem kolejne elementy i mówię, zaetykietuj tylko ten na razie wybrany system. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Tutaj niestety filozofia jakby samego programu Revit dotycząca etykietowania jest taka, że te etykiety wstawiane są, najoględniej rzecz ujmując, gdzie bądź, prawda? Czyli po prostu tak w jakimś takim stopniu porozrzucane. No ale to niestety w momencie, kiedy Państwo wybierają opcję opisz i etykietuj na przykład według kategorii, wygląda to mniej więcej w ten sam sposób. To jednak, co tutaj już od razu rzuca się w oczy, to proszę zobaczyć, że mamy etykietę terminala jednego, drugiego. Jest to ten sam terminal, oznaczony jest tym samym numerem. Następnie tutaj pewnie mamy redukcję do flexa i jest oznaczony tym samym numerem. Co więcej, ja pozwolę sobie przejść już teraz do naszych zestawień i chociażby w zestawieniu terminali wentylacyjnych. Proszę zobaczyć, że mam je skonstruowane w taki sposób, że automatycznie tutaj pewne te dane się nam zestawiły. Tu w pierwszej kolejności rzecz jasna mamy te elementy, które ja wstawiłam po prawej stronie budynku na tym poziomie pierwszym, gdzie tylko prezentowałam ich doczepianie się do sufitu. Natomiast te, nad którymi pracowaliśmy, to tutaj N1 myślnik nawiew, to system powstały przy użyciu nakładki MagicCAD i na razie mamy tylko takie dane. Natomiast tutaj nawiew 1 to na chwilę obecną zestawienie dla tego świeżo zaetykietowanego przeze mnie systemu na poziomie drugim. Dokładnie w ten sam sposób działają wszystkie moje zestawienia, to teraz dla złączek wentylacyjnych, czyli dla wszystkich kształtek, jak i dla prostych odcinków kanałów. Proszę zobaczyć, że są kolejne nasze numery, jak i ewentualnie akcesoria wentylacyjne. No tutaj te wszystkie właściwie mogę sobie z tego poziomu usunąć, bo one to były te błędnie wstawiane do projektu, gdzie się nie chciały na siłę ładnie wstawić. Tego typu jakby utworzenie zestawień za chwilę pokażę, do czego może nas jeszcze doprowadzić. Ja sobie tylko teraz pozwolę jeszcze na tym etapie tutaj zaetykietować ten system utworzony przy użyciu nakładki Magica. Tutaj również samym numerem, powiedzmy, że mi wystarczy. Nie, na razie nie układam jakby tych elementów, mówię anuluj i chcę Państwu tylko pokazać, w jaki sposób to się automatycznie tutaj uzupełnia. Dzięki temu, że wszystkie te zestawienia dotyczące instalacji wentylacyjnych, czyli zestawienie akcesoriów na przykład, a następnie na przykład kanałów, jest posegregowane w ten sam sposób, czyli kolejny numer, nazwa systemu, rodzina, typ i tak dalej. To, co ja teraz mogę wykonać, również przy użyciu naszej nakładki tutaj z części mat dodatków, to eksport tych zestawień bezpośrednio już do Excela. Ta nakładka pozwala nam na, no ponieważ nie mamy żadnego aktywnego zestawienia, to z tej opcji nie mogę skorzystać, bądź na wybór tych zestawień, które mamy dostępne w naszym projekcie.
Dlatego, że powiedzmy te dwa zestawienia nie dotyczą naszych instalacji, to sobie z nich zrezygnuję, a te cztery są w porządku, mówię eksportuj. I w tym momencie, już sekunda, muszę Państwu przełożyć Excel. Te zestawienia ładnie się nam eksportują bezpośrednio do programu Excel, do kolejnych tabel, do kolejnych tutaj tych zakładek, pod taką nazwą, pod jaką występują tutaj mniej więcej w Revicie. No tutaj niestety tu jest pewne ograniczenie liczby znaków, więc może się niekoniecznie tutaj nam to wszystko ładnie zmieściło. No niemniej jednak oczywiście w Excelu możemy już, że tak powiem, robić wszystko. Ważne jest, że mamy te elementy. One są w tej samej tutaj jakby kolejności, jeśli chodzi o te kolejne właściwości, więc przekopiowanie sobie ewentualnie tutaj ich, prawda, kolumnami, czy właściwie wierszami między zakładkami już nie stanowi żadnego problemu, dzięki czemu można w bardzo łatwy, szybki, prosty sposób uzyskać zestawienie takie kompletne, które Państwu jak najbardziej powinno odpowiadać, w związku z tym, że ma to kolejne numerowanie. I to jest, powiedzmy, ta idealna równowaga pomiędzy tymi narzędziami, które mamy dostępne z poziomu programu Autodesk Revit MEP, pomiędzy tym, co wnosi do tego programu nakładka MagiCAD, a także taki bardzo fajny, inteligentny, sprytny dodatek, jakim są nasze autorskie nakładki. To wszystko razem sprawia, że to projektowanie naszych instalacji faktycznie staje się szybsze, łatwiejsze, wygodniejsze. Proszę pamiętać, że te nakładki, które my tutaj konstruujemy jako firma MAT, one nie powstają z naszego tak zwanego widzimisię, tylko są odpowiedzią na Państwa wyraźne sugestie a propos tego, czego w programie brakuje. Także jeśli Państwo jak najbardziej tutaj mają jakieś sugestie, to można jak najbardziej na naszej stronie internetowej. Ja sobie pozwolę ją w takim razie na chwilkę Państwu pokazać. Jak najbardziej tutaj w rozwiązaniach pod MatSuite znaleźć po pierwsze informacje na temat naszych elementów, a po drugie można pod tutaj tym skrótem wypełnić formularz i podzielić się z nami swoimi pomysłami na to właśnie, czego Państwo jeszcze chcieliby od nas, jako od osób, które mogą tutaj wesprzeć to projektowanie w Revicie. Dotyczy to oczywiście nie tylko nakładki, przepraszam, samego Revit MEP, czyli tej części instalacji budowlanych, dlatego że proszę zobaczyć tutaj, to jakby ta pierwsza część naszych nakładek dotyczy części architektoniczno-konstrukcyjnej, ale ponieważ nasza dzisiejsza prezentacja poświęcona jest troszkę innemu tematowi, więc napomykam tylko, że taka opcja jest i jak najbardziej w tej kwestii również działamy. Żeby jakby nie zamknąć tylko dzisiejszej prezentacji w temacie wentylacji, chciałabym jeszcze Państwu pokazać, nawet z naszej tutaj bazy tych nakładek, opcję rysowania grzejników, dlatego że to też jest taki dosyć newralgiczny temat. Jak mówiłam już wstępnie na początku, mój projekt tutaj stworzony został już wstępnie obliczony w programie Revit. Tutaj już zadałam pewne dane, mam pewne obliczenia strat i zysków ciepła, dlatego też uruchomię sobie od razu naszą tą nakładkę grzejniki. Te straty ciepła obliczone w projekcie zaczytam sobie do naszej nakładki. Dla bardziej ciekawych mogę od razu pokazać, że one się tutaj nam jak najbardziej dla każdego z pomieszczeń wstawiły. Są może troszkę zbyt dokładne, ale zaczytały się automatycznie. W tym miejscu jest jak najbardziej możliwość ich zedytowania, gdyby Państwo, nie wiem, posiadali na przykład dane z zewnętrznego programu obliczeniowego i nie byli usatysfakcjonowani tym, co tutaj Revit wstawił. Oczywiście bardzo istotne pewne założenia do doboru grzejników, bo proszę pamiętać, nasze grzejniki przy użyciu tej nakładki będą wstawiane pod okna. Oczywiście dla tych pomieszczeń, w których mamy obliczone straty ciepła. No i dla pewnych danych, prawda? A więc temperatura zasilania, powrotu, temperatura w pomieszczeniu. Oczywiście musimy też przyjąć jakieś kryterium, jakąś tolerancję, prawda, doboru grzejników.
Oraz pewne tutaj ograniczenia też kubaturowe, na jakiej wysokości, w jakiej odległości od parapetu. Suwak, który nam pozwala na jakby sprioryteryzowanie tego, czy ważniejsza jest dla nas moc, czyli dobór idealnie pod kątem ustawień naszych strat ciepła, czy ważniejsze jest ustawienie gabarytowe tego, żeby się faktycznie te grzejniki nam pod oknami zmieściły. Tu powiedzmy, że tak jak było wcześniej, o, w ten sposób to jest mniej więcej idealne rozwiązanie z mojego punktu widzenia. No i oczywiście tutaj z całej bazy elementów możemy jeszcze też gabarytowo, dodatkowo same grzejniki dobrać na szerokość, wysokość, grubość, w zależności od producenta, konkretnego modelu, bądź jeśli chodzi o rodzaj podłączenia, prawda, to czasem też ma bardzo duże znaczenie. Powiedzmy, że ja spróbuję sobie dobrać podłączenie dolne, mówię zastosuj. W tym momencie następuje analiza, czyli jakie są straty ciepła, jakie są tutaj te nasze ustawienia, co mamy w bazach danych z takimi przyłączeniami, więc co można tutaj automatycznie też od razu wstawić. I w tym momencie mamy gotowe wstawione grzejniczki, więc tutaj już klikam anuluj, zakładka nie jest mi potrzebna. I bardzo ładnie widać, myślę, że na przykładzie tego pomieszczenia spróbujemy sobie to zobaczyć. Jesteśmy na poziomie drugim, więc proszę mi na chwilkę wybaczyć. Tutaj sprawdzimy w oknie właściwości tego pomieszczenia. Obciążenie grzewcze w tym projekcie to 960 W. A nasz grzejnik został wybrany, wiadomo, z pewną tolerancją. Przy podłączeniu dolnym okazało się, że tutaj mamy 1080, więc jest troszeczkę pewna nadwyżka, no ale powiedzmy, że jest to jak najbardziej akceptowalne. No i w tym momencie możemy zacząć jakby łączenie tych elementów w cały system. Wiadomo, że standardowo będzie to wyglądało tutaj przy użyciu narzędzi czysto rewitowych tak, że wybieramy sobie narzędzie rura. Wiadomo, musimy wybrać właściwy typ. Tutaj troszeczkę zaczyna mi ta graficzka lekko wysiadać. Powiedzmy, że nie mam właściwego typu rur, więc na chwilę obecną użyję sobie typu rur standard i powiedzmy, że będzie to taka instalacja, którą będę prowadziła powiedzmy właściwie w podłodze, dlatego że to jest budownictwo mieszkalne, prawda? I zazwyczaj w ten sposób już się to wykonuje, więc na przykład sobie ją poprowadzę na tutaj idealnie tuż pod posadzką. Powiedzmy, że tutaj sobie zrobimy wyprowadzenie, dajmy na to z tego, a przepraszam, w ogóle znajdujemy się na rzucie, tutaj nie będzie widać, ale to zaraz już Państwu, zaraz to Państwu już włączę do widzenia. Zaraz wyjaśniam, o co chodzi, dlatego że jedna rzecz, że znajdujemy się oczywiście na widoku wentylacyjnym, gdzie rurki niekoniecznie, a po drugie nasz zakres widoku, rzecz jasna, nie obejmuje wszystkiego tego, co znajduje się poniżej zera, więc sobie tutaj zawęziłam widok do minus 50, więc dzięki temu te rurki się już nam pokazały. Ja sobie sprawdzę tutaj, czy narysowałam te rury w dobrej instalacji. Tutaj akurat nie mam chyba typu systemu tworzonego dla ogrzewania, więc zasilanie wody niby jest w porządku, ale dobrze by było w typach tutaj systemów mieć utworzone, tu jeśli mam zasilanie instalacji wodnej, o to właściwie ten typ powinnam wybrać dla tych rur. Już podmieniamy zasilanie instalacji wodnej. Dobrze. Następnie tutaj już nie będę rysować drugi raz tego samego systemu. Wybiorę sobie rysowanie równoległe rur. Liczba w poziomie 2. W odsunięciu, dajmy na to, będzie około 50 mm. Tak to narysujemy. Zaznaczę sobie tutaj cały ten system. Przy wysokiej szczegółowości wyświetlania mniej więcej widzę,
jak to będzie wyglądało, że faktycznie ładnie te rurki są narysowane. No i teraz jest kwestia rzecz jasna tego, aby, jeszcze jedna rzecz, jeśli jedno mam zasilanie, to oczywiście drugie muszę mieć powrót. To najważniejsze. I w tym momencie mogę skupić się na rysowaniu. Z racji tego, że mam tutaj bardzo niewiele miejsca, może to różnie się nam udać. Oczywiście wybierając grzejnik, wybierając opcję podłącz do programu, pyta nam się, którym systemem chcemy się podłączyć, więc jeśli mamy zasilanie wody, to jest mniej więcej ta rurka. A jeśli chcemy wykonać drugi raz tą samą opcję podłącz do, już program nas się nie pyta, to powiedzmy było jasne, mamy tylko jedno przyłącze. I w ten sposób mogę postępować tutaj z kolejnymi elementami, czyli zasilanie tutaj, podłącz do i tutaj. I tak wygląda mniej więcej wsparcie naszą nakładką mat grzejniki zwykłej funkcjonalności Revita, prawda? Bo to, co tutaj wykonuje, czyli zaznaczenie grzejnika i opcja podłącz do, oczywiście jest narzędziem stricte Revitowym. Tutaj nie ma żadnej, że tak się wyrażę, magii. Tu proszę pamiętać, że każdy z tych grzejników posiada również parametr odległości od ściany, który możemy sobie tutaj dowolnie regulować, jeżeli na przykład okazuje się, że te 2,5 cm to jest na przykład troszkę za mało, prawda? Więc tutaj swobodnie te elementy się od ściany odsuwają. Oczywiście proszę pamiętać o takim ustawieniu, zanim nastąpi podłączenie tutaj do systemu rurowego, dlatego że później wiadomo i same rury również się nam przesuną, gdyż dla Revita raz elementy połączone są nierozrywalne, no chyba że faktycznie nie ma takiej możliwości i program no, jakby zrezygnuje z wstawiania pewnych elementów, bądź my je najpierw usuniemy. Więc w ten sposób wygląda to właśnie z tego Revitowego punktu widzenia. Tutaj oczywiście, gdybym bardzo chciała, mogłabym sobie zastosować również filtry do tego, żeby te rurki nam się wyświetlały w jakichś takich kolorach, które pozwolą na rozróżnienie chociażby zasilania od powrotu. No ale jak to działa, powiedzmy, w Revicie, jeśli chodzi o nakładkę MagiCAD? Tutaj muszę sobie te wszystkie elementy, że tak powiem, pousuwać, dlatego że nasza nakładka wstawiła nam grzejniczki akurat w całym projekcie, a ja bym bardzo chciała tutaj sobie wstawić grzejniczki MagiCADowe. Więc tutaj muszę już przejść do nakładki MagiCAD Piping, gdyż tutaj mamy te wszystkie narzędzia odpowiedzialne za instalacje wodne i wstawić grzejnik, wybrać narzędzie tak, wstawiania grzejników. Tutaj niestety to okno będę musiała przenieść na chwilę, żeby móc wstawić te elementy później na drugi ekran, ale nie ma problemu. Oczywiście tak samo jak w przypadku wstawiania elementów typu nawiewnik, pierwsza najważniejsza informacja to przypisanie tego elementu do właściwego systemu. Tutaj mamy różne systemy wodne, bo tutaj mówimy o systemach wodnych, prawda? Systemów grzewczo-chłodniczych. Stąd tutaj taki wybór tych elementów. Następnie mieliśmy tylko, powiedzmy, jakieś 3 grzejniki dostępne w datasecie. I tutaj nie ma takiej opcji w MagiCADzie, że on jakby sczytuje tą wartość strat ciśnienia, strat ciepła z Space'a, czy z właściwości naszej przestrzeni. Tutaj musimy jakby zadać tą moc. Z racji tego, że tam jedno z tych pomieszczeń mniejszych, powiedzmy, tutaj miało rzędu 900, dajmy na to 60, to mogę sobie tutaj tą wartość wpisać. I mamy tutaj nie bardzo jest możliwość, jak sobie zaznaczę, o, to wtedy mam możliwość wybierania długości i wysokości tego elementu. No i wtedy wprawdzie pojawia mi się, jaka jest ta moc obliczeniowa, no ale to jest takie, prawda, wyszukiwanie sobie. Natomiast tutaj wybierając opcję Select Size, mam jak najbardziej możliwość tutaj pełnego dokonania takiego bardzo sensownego wyboru, mianowicie podaję, jaka ma być minimalna wysokość, maksymalna wysokość, tutaj 1000 to przypuszczam, że nawet to będzie za dużo, minimalna długość, maksymalna długość, czyli jeśli wiem, że na przykład nasze okno ma maksymalnie 1500 mm, no to taką wartość tu wpisuję. Następnie tutaj właśnie ta tolerancja, prawda, że minimalnie może 90% nam
tego zapotrzebowania obejmować, a maksymalnie tyle. Nie chcemy przewymiarować sobie też tego grzejnika, no i temperatura w pomieszczeniu. Jeśli robimy calculate, w tym momencie tutaj z tej bazy w jakimś tam stopniu ogranicza nam się ilość tych elementów i bardzo ładnie widzimy, jakie są gabaryty tego kolejnych grzejników, jaka jest faktyczna moc w tym grzejniku dla tych danych oraz w tym momencie, jaka jest procentowa wartość jakby zapewnienia tej mocy. Powiedzmy, że taki lekko bardziej prostokątny wydaje mi się sympatyczniejszy. No tutaj oczywiście wybieramy w zależności od różnych wartości. I mówię, że ten będzie w porządku. Tu jest możliwość jeszcze decydowania o tym, gdzie mają być przyłącza, prawda? I od razu jest też możliwość zadania właściwych zaworów, zarówno zaworów regulacyjnych, które tutaj powiedzmy mamy jako pierwsze, a także zaworów tutaj na powrocie. Oczywiście z tego można zrezygnować, to wcale nie musi być tak naprawdę wstawiane, no ale powiedzmy, że jeśli chcemy, jak najbardziej nie ma problemu, mówię OK. W tym momencie tutaj te zostaną wstawione razem z produktem, ja tylko przenoszę tutaj okno na drugą stronę na chwileczkę. I mówię OK. Niestety tego Państwu chyba nie uda mi się pokazać, mianowicie ostatnią opcją, która tutaj jest dostępna i to jest właśnie też nowość w wersji 2012.11 nakładki Magic Add Piping, jest to, że w tym momencie zaczytując taki element typu grzejnik, mamy możliwość dokonania wyboru, czy jest to tak zwany level-based element, czyli wstawiamy go po prostu na rysunek, tak po prostu, czy jest to element typu face-based, czyli wstawiany do ściany. Spróbujmy wstawić na razie level-based w tradycyjny sposób. Ten element zaczytuje nam się tutaj teraz do projektu. Oczywiście jest zapytanie o to, jaka ma być wysokość posadowienia tego elementu. Powiedzmy, że na 150 mm od podłogi, dajmy na to, nas interesuje. I tak samo ten typ wstawiania, czy to według powierzchni, czy według ścieżki. W tym momencie nas nie interesuje, chcielibyśmy wstawić go tutaj mniej więcej przy ścianie. Jeśli wstawię więcej tego typu elementów, dajmy na to tutaj w ten sposób i w ten sposób i zakończę już teraz wstawianie tych elementów. One zostały tutaj faktycznie wstawione i teraz następuje zaczytanie tych zaworów, które tutaj również dobrałam, aby one się automatycznie wstawiły razem z naszymi grzejnikami. Tutaj niestety nasze te elementy wstawiły się w taki sposób, że muszę sobie je nieco odsunąć. Z racji tego, że nie są jakby doczepiane do ściany, no to niestety wstawiły nam się właściwie prawie, że tutaj jakby do osi, bardziej na ścianę. No ale sami widzicie Państwo, mamy tutaj zawór, oczywiście jego możemy obrócić, odpowiednio zorientować, no bo w tym momencie, no jakby wstawianie ręki między grzejnik a ścianę po to, żeby sobie pokrętłem pokręcić, nie bardzo jakby wchodzi w grę, rzecz jasna. Tutaj powiedzmy, że element wstawił się prawidłowo, jedynie jest troszeczkę jakby nie od ściany za blisko. No i żeby zorganizować to podłącze tych naszych elementów, oczywiście najpierw musimy sobie zaczytać odpowiedni typ rur, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby magicadowo zorganizować takie przyłącza, jeżeli nie mamy. Dajmy na to, że sobie połączymy takimi rurami. OK. I tak jak w przypadku wentylacji, najpierw musimy zaczytać sobie dany typ rur, aby móc go później wykorzystać przy połączeniu. Tutaj również najpierw narysujemy sobie, tylko tutaj już zakładki systemy, wybieramy sobie tutaj rura i powiedzmy wybierzemy sobie te rurki magicadowe, tylko bardzo ważne, aby tutaj znaleźć ten właściwy typ systemu. Powiedzmy najpierw narysujemy ogrzewanie,
I powiedzmy, że tutaj też pokuszę się o rysowanie na tej samej wysokości. I mniej więcej tak tu poprowadzę naszą instalację, tak jakbym chciała ją, powiedzmy, dalej prowadzić. Ponieważ jestem piętro wyżej, dlatego tutaj też muszę troszeczkę zmienić zakres widoku, jakby obniżyć go do minus 50 po to, żeby móc sobie te elementy rurowe zobaczyć i zwiększę sobie tutaj na wysoki poziom szczegółowości. Rury zostały tutaj wstawione. Dokładnie w taki sam sposób tym narzędziem rewitowym, przepraszam, nie w ten sposób, najpierw równoległe rury, dopiero w tej samej jakby odległości jak piętro niżej utworzymy sobie te rurki. I im również przypiszemy właściwy system, czyli już nie zasilanie, a powrót. Proszę pamiętać, że w ustawieniach tutaj, w tak zwanym skrócie klawiszowym VG, czyli w ustawieniach widoczności grafiki, możemy sobie zawsze wejść w filtry i stworzyć sobie nowy system, nowy filtr, na przykład na bazie tego, i tu będzie ogrzewanie, zasilanie. I powiemy, że to nie klasyfikacja systemu, tylko typ systemu, który ma się równać. Dobrze, ma zawierać w takim razie nie woda gorąca, tylko zasilanie i zasilanie, a także, przepraszam, czemu skrót typ systemu? I wtedy mam rozwijalne menu i mogę wybrać tą naszą zasilanie. Zastosuj. Tutaj też powielić ten element. Powielić, zmienić mu nazwę i tutaj wpisać powrót i powiedzieć, że to ma być powrót ogrzewania. OK. I teraz sobie dodamy te dwa filtry i powiemy, że na przykład zasilanie ma być na przykład kolorem pomarańczowym, a powrót będzie kolorem żółtym. Oczywiście kwestia kolorów jest bardzo, bardzo płynna. Tu chodzi o samą zasadę działania, prawda? Że teraz widzimy, że tu sobie znowu muszę to obrócić, bo się jednak w złą stronę je zorientowałam, przepraszam. Zasilanie mamy kolorem żółtym, natomiast powrót mamy kolorem pomarańczowym. Przepraszam, żebym nie skłamała, prawda? To mamy powrót kolorem żółtym, przepraszam. I w tym momencie w zakładce MagiCAD Piping mamy taką opcję, która nazywa się Pipe Connection. I z tej opcji teraz skorzystamy, dlatego że ona pozwoli nam na łatwe, automatyczne jakby połączenie, przyłączenie naszych grzejników do naszych rurek. I w tym momencie program się dopytuje, które urządzenie, która jest rurka zasilająca, która jest rurka powrotna. No i następuje zapytanie, w jaki sposób to przyłącze ma zostać zrealizowane. Powiedzmy, że wybiorę sobie ten sposób i wybiorę sobie ten sposób. I zaraz zobaczymy, co tutaj nam się uda osiągnąć. Proszę bardzo. Jeśli mam takie same mniej więcej to usytuowanie grzejnika w stosunku do rurek, bo on teraz zapamiętał jakby te ustawienia, mogę wskazać kolejne elementy i następuje przyłączenie. Zasilanie, powrót. I tym sposobem bardzo łatwo udało mi się te elementy tutaj przyłączyć. Jeśli chcę tutaj szybciutko sobie spojrzeć w widoku 3D, jak wyglądają nasze instalacje, to proszę zobaczyć. No tutaj niestety nie udało się uniknąć kolizji, dlatego że ta opcja, tutaj jesteśmy na poziomie drugim, a więc tutaj nastąpiło przyłączenie przy użyciu narzędzia rewitowego. No i tutaj niestety każdy z tych przyłączy do rurki tutaj tej powrotnej, niestety trzeba byłoby po prostu poprawiać, bo przypuszczam, że niestety tutaj w tym miejscu działa to dokładnie w ten sam sposób. Natomiast spójrzmy piętro wyżej
I spójrzmy tutaj. No tutaj MagicAd też właściwie, prawdopodobnie wybrałam ten zły typ przyłączenia, który tam był taki równoległy. Gdybym wybrała ten drugi, prawdopodobnie tutaj usunęlibyśmy tą kolizję. Ona by tutaj nie występowała. No ale to mniej więcej chodzi o właśnie za poinformowanie Państwa mniej więcej, w jaki sposób taka nakładka działa. No i w tym momencie powiedzmy, że z racji tego, że powolutku czas już nas tutaj, że tak powiem, goni, kwestia otworowania, prawda, czyli ta nowość tutaj w programie MagicAd. Sprawa ma się tak, że idziemy do nakładki MagicAd Common i mamy możliwość uzyskania ręcznie tworzenia sobie tego otworowania albo opcję automatycznego jakby jego wykrycia. Polega to na tym, to automatyczne otworowanie, że program jakby będzie wyszukiwał kolizję pomiędzy elementami tutaj w programie typu właśnie kanały, rurki, ewentualnie elementy elektryczne. I możemy dokonać oczywiście wyboru, czy to dla wybranych elementów, czy dla bieżącego widoku, czy dla wybranych poziomów. Jeśli ja zaznaczę sobie tutaj powiedzmy te wszystkie poziomy, no to sprawdzanie kolizji jakby przebiegnie na tych wszystkich poziomach i sprawdzanie oczywiście odbywa się pomiędzy właśnie tymi elementami instalacyjnymi, elementami architektonicznymi. I w tym momencie powstają nam te otworowania. I to tutaj ładnie widać w momencie, kiedy powiedzmy mamy świadomość, gdzie mamy takie przebicie. Takie ono tutaj powstaje. Proszę zobaczyć, że ono tu jak najbardziej ma właściwość typu tego, czy jest to otworowanie pod instalacje rurowe, czy pod instalacje wentylacyjne, bo tutaj na pewno będziemy mieć zaraz. Etykieta nam troszkę zasłania, przesuniemy. Tu mamy otworowanie powodowane przejściem instalacji wentylacyjnej przez ścianę i jak najbardziej tutaj właściwość typu V, czyli wentylacja. Oczywiście to tutaj jak najbardziej do ustawienia, do zmienienia. Z racji tego, że my jakby nie możemy wykonywać takiego otworowania pod tytułem, no nie jesteśmy architektami i to nie do nas należy decyzja tak do końca, czy to faktycznie tutaj może być, czy architekt bądź konstruktor nam się zgodzi na przebicia w dowolnym miejscu, czy to w ścianie, czy to w stropie. Dlatego też firma Progman, producent nakładki MagicAd, wydała bezpłatny dodatek dla architektów i konstruktorów, czyli MagicAd Provision for Voids, element, który nam pozwala jakby na przesłanie tych informacji, podzielenie się informacją o tym, ile mamy tutaj przebić, w których miejscach i konstruktor jak najbardziej tutaj może dopisywać wszelkiego rodzaju komentarze, żebyśmy później na przyszłość wiedzieli, bądź żeby on sobie wiedział, o co chodziło i ma możliwość zaakceptowania bądź odrzucenia tych elementów. Jeśli je akceptuje, to można użyć narzędzia wtedy utwórz to otworowanie i ono jakby już powstaje w projekcie i zostaje w tej architekturze wycięte. Więc jest to narzędzie do komunikacji pomiędzy projektantami instalacji, a architektami i konstruktorami. Jak mówię, jako dodatek całkowicie bezpłatny dla architektów i dla konstruktorów. Właściwie na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o tą właśnie podstawową wyjaśnienie Państwu, zaprezentowanie tej podstawowej różnicy w funkcjonalności czystego Autodesk Revit MEP, a przy użyciu nakładki MagicAd w wersji 2012.11. Chyba z mojej strony wszystko. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek pytania, to tutaj bardzo proszę się ewentualnie do nas kierować. Nie ma problemu, bardzo chętnie Państwu na wszystkie pytania odpowiemy. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy właściwie ja tą prezentację może bym już skończyła. W każdym razie jej nagranie na pewno zostanie udostępnione w internecie. Będą Państwo mieli jak najbardziej możliwość jakby podejrzenia sobie tego wszystkiego jeszcze raz i pozwolę sobie to Państwu po prostu w osobnym wiadomości mailowej taką informację, gdzie ewentualnie można coś takiego obejrzeć, jak najbardziej prześlemy. Na dzień dzisiejszy Państwu bardzo dziękuję w takim razie za uwagę.
No i do usłyszenia.